Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drugiego Grand Championa, odcinku, który był nagrywany na Twitchu, na którego was zapraszam. Pewnie link do mojego kanału będzie zarówno w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. A co do samego filmu, to na początku gramy na randze Platyna 3, dalej gramy na klawiaturze, czyli nie było jeszcze żadnej porażki w serii. Na ekranie pewnie wam pokażę listy zagrań, jakie możemy wykonywać. No i to chyba tyle. Losowanie, auto na start. Bang. Co to jest? To jest Zippy? Nie, X-Devil, dobra, X-Devil, ale dobra, to sobie usunę te rzeczy z dachu od razu. Okej, tutaj ktoś potrzebuje przyspieszenia. Ja chyba wam podgłośnię zaraz muzyczkę jeszcze, bo jest stosunkowo cicho. Drodzy widzowie. Napiszcie w ogóle, o, bo teraz mam czat na żywo, ale chyba jest za cicha muzyczka w tle, tak mi się wydaje. Gramy z Shakariuszem, to jest Platyna 2 Dywizja. Czemu jest... US? Gramy na amerykańskim serwerze, dobra. I cały czas na klawiaturze, ale włączył się amerykański serwer. Pewnie miałem na w tym serwer ustawiony jako domyślny. I akurat taki nam wylosowało, ale to się zaraz edytuje przed kolejnym spotkaniem. Ale Amerykańcom też można czasem skopać tyłek, nie zaszkodzi. No jest trochę lipa, że amerykański serwer. Ale Shakariusz może nas wykieruje. Może Shakariusz to jest Amerykanin, dlatego taki serwer wyszukało. Żeby nie miał takiego pingu wtedy. Dobra, ale ciśnie w ogóle. O, ładnie odegrał nam piłkę. Ja to wrzucę do środka. Okej, okay. Ja to wrzucę trochę do środka. Stanę sobie na długim słupku i zbindowałem sobie obróty kamerą. To jeszcze warto dodać, bo tego nie było jeszcze na żadnym odcinku, bo zbindowałem to w sumie parę minut temu. Będę mógł już jako tako się rozglądać. I chyba na początku odcinka wstawię rozpiskę, jakie zagrania mogę wykonywać, jak nie zapomnę. Okej, okay. Tak mi się wydaje. Okej, okay, kradniemy, ale może zaraz będzie gol. Szkoda, że nie mogę niszczyć. Okej. Okay. Shakariusz jak poleciał! Oj, blisko, ale dobra próba. Generalnie. Oj, teraz open? Dobra, Shakariusz, nie no, to jest jakiś wyższy poziom. Dzięki wszystkim za followy, ale podczas tego nagrywania nie będę czytał na razie. Tutaj YouTube na razie jest robiony. Nie no, Shakariusz bardzo fajnie się prezentuje. Platynę dwójkę ma, bo sprawdzałem przed odcinkiem. To znaczy przed meczykiem w zasadzie. O nie, ale dlaczego się nie rusza? To jest większa. To jest większy problem, że się przestał ruszać. Jak go wywali, to pamiętajcie, że pada odpalamy. Ale na razie chyba napisał przepraszam i będzie grał, to dokładnie. Ale tutaj już powiem wam, że dzisiaj jest mniejszy chaos. Nie wiem, może to ze względu na to, że jest środek tygodnia. To nie ma absolutnie żadnego powiązania, ale chciałem coś powiedzieć. Okej. Okay. Shakariusz ciśnie, ja sobie stanę w bramce, bo nic groźnego stamtąd nie strzelam bezpośrednio. Możemy sobie poczekać, Shakariusz mocno w miarę wybił, także elegancko. Ja sobie wybiję do tego narożnika. Cofnę się, Shakariusz powinien podjechać do tej piłki. Ma do dobrej strony ją ma. Nie podjechał, ale nic nie stało i tak. Tak, gram na klawiaturze teraz, skóry. Na klawiaturze teraz pykam. Żeby tutaj... bez umiejętności jakichkolwiek awansowywać. I strzał jest 2-0, elegancko. Ładny strzał, napiszmy dzięki. Mam nadzieję, że auta tego, co przed chwilą przyjeżdżało, nie było aż tak głośno słychać. Hashtag oplutet, kartofel, ja teraz nie czytam czatu za bardzo. Odcinek nagrywany, to tylko w przerwach pomiędzy bramkami mogę zerkać. Okej, okay. Potrzebujesz przyspieszenia, czyli chyba na lewo. Chcę podanie, dokładnie, zagraliśmy prosto do niego. Generalnie zapamiętajcie, że jak ktoś pisze potrzebuje przyspieszenia na wznowieniu, to znaczy, że pojedzie po tego tylnego boosta. To znaczy, na niższych rangach może nie zawsze to działać, ale tak to zwykle działa. Po prostu wtedy zagrajcie za tego kickoffa, co jedziecie. Jak się nie chcecie już rozglądać, gdzie jedzie wasz teammate. Ale po prostu, jeżeli wyjeżdżacie, wy robicie wznowienie z lewej strony, to na lewą stronę, lewy tył podajcie piłkę i będzie idealnie. Oj. Sami sobie obronili. Tutaj Shakariusz nam trochę przeczyścił pole. Ale dobra, zostawmy mu piłkę. Ale nie no, spoko ciśnie Shakariusz. Powinniśmy to wygrać. Ciekawe czy diamenta, w ogóle zobaczymy czy diamenta bez porażki na klawiaturze wbije. To by było w sumie spoko. Wbicie diamenta bez porażki na klawiaturze. To jest coś, w co można celować. Shakariusz tutaj nam bardzo pomaga. I amerykańskie serwery nie przeszkadzają, to też jest fajna sprawa. Mamy niby spory ping, ale przez to, że to nie jest kwestia lagów, czy tam naszego słabego internetu, tylko odległego serwera, to aż tak tego nie czuć. Więc nie ma tragedii. Natomiast przed kolejnym spotkaniem na pewno to zmienię, bo już
A nie będziemy tutaj wojny zaczynać z Ameryka z Ameryką. Już wystarczy, że dwójka dostanie łomot. Okej. W ogóle kiedyś może odcinek będzie trzeba zrobić, typu, że gram na każdym serwerze, na jakim będzie najłatwiej. Siema kokos, no. Dobra, nie miałem nic do powiedzenia, to sobie przeczytam czat na chwilę. Okej. Ale elegancko, czy coś się stało? Jacob wykupił pozdrowienie Edka, to jest sam siebie pozdrawiam właśnie tutaj. A i zapraszam na streamy, bo nie wiem, czy to powiedziałem, ale nagrywamy... Nie no, powiedziałem to, ale... Generalnie droga do GC na tym kanale, Deck Plus, jest nagrywana na streamkach. Więc wbijajcie, pewnie podczepię, czy to w opisie, czy to w komentarzach, nie zapomnę. Teraz czat pewnie na mnie patrzy jak na debila, że... że się z nimi nie odzywam. Oła, ale mu zasadziłem kopa. Ale ma zasłużonego. Ale nie, no bardzo fajny meczek. Fajnie się Szekariusz... Ojojoj, trochę mnie ściął tutaj. Powinien się cofnąć na długi słupek, ale... Nie, nie dzięki, czekaj. Muszę to znaleźć. Nic się nie stało, dobra. To chciałem napisać. Nie, nie myślcie sobie, że celowo napisałem dzięki. Okej. A, dobra. Porozglądajmy się kamerą, jest właśnie w tym miejscu. Fajne jest to zbindowanie sobie kamery. Też dla nowych graczy powiem, jak gracie na klawiaturze, to musicie sobie przypisać klawisze do rozglądania się. Chyba ustawienia, obrót kamery w lewo i w prawo, w ustawieniach sterowania to jest. Jak dobrze zapamiętałem. Okej, tutaj się cofnijmy. Dużo lepszy podjazd ma Szekariusz. Nawet jak troszeczkę mu to zajmie czasu. Dobra, tracimy gola. Troszeczkę za daleko się od nas trzymał, ale mniejsza z tym. Bliżej akcji, zwłaszcza jeżeli piłka jest na ziemi, nie może... Jeżeli piłka, pamiętajcie, że jeżeli piłka praktycznie się nie rusza na ziemi, jest bardzo wolna, to nikt nie ma możliwości jej uderzyć bardzo mocno, czyli nie musicie zachowywać aż takiego dużego dystansu od piłki. Możecie bliżej podjechać do akcji, no zwyczajnie, no nie ma się czego bać. Ta siła strzału musi się skądś wziąć. Dobra, weźmy piątą bramkę, strzelmy. Strzelmy piątą bramkę. Okej, idealnie. Ładny strzał, dobra, napiszmy dzięki. Rozejrzyjmy się. On jest tam, potrzebuje przyspieszenia, to znowu spróbuję na lewo zagrać. Dobra, zagrałem na lewo, nie idealnie do tyłu, ale... I tak nie jest źle moim zdaniem. Kurde, zaraz jak wbijemy diamenta, to tyle zagrań odblokuje. Chyba nawet bumpy. Jak mi się dobrze kojarzy. Chyba bump odblokuje na diamencie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie no, pierwszy mecz z Szekariuszem. W sumie za dużo błędów nie robił. Jedyne co, to czasami za daleko od akcji się trzymał. No ale generalnie bardzo spoko. No i dobra, kolejne spotkanie. Miękka mięta w teamie. Tutaj widzę, że ma nagrodę za turniej na diamencie. Natomiast już sprawdzałem i platyna 3 dokładnie na dwójkach. Więc też bardzo idealnie. Bardzo idealnie, po prostu git. Ja sobie wybiję piłkę, zobaczymy, czy będzie grał lepiej od poprzedniego. Dobra, chciałem go zniszczyć, już się pod niego ustawiałem. Ojojoj. No problem, ale tutaj mocny strzał poleciał zawodnika. Generalnie, kurde, ten open mnie tak bardzo rozproszył, że nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Dobra, uderzmy wysoko. Oni się wywalą. Miękka mięta, widać, bardzo jest pazerny na bramki. Troszeczkę tutaj wyczuwam lekki ball chase. Lepiej by wychodziło, jakby się zostawiał piłkę teammate'owi. No ale tutaj już widzimy, że takie pierwsze spostrzeżenia co do właśnie miękkiej mięty. Dlaczego może nie jest w wyższej randze. Okej, tamci na szczęście nie trafili. Muszę jakoś opanować skręcanie albo drift. Był lepszy na klawiaturze. Chyba że zaraz przegramy i przechodzimy na pada, ale to się zobaczy. Dobra, przyjmę piłkę, lekko wybiję. Oni to dośrodkowali. Skakałem bardziej na bloka. To było w miarę bezpieczne, bo on jakby uderzył w piłkę, to by trafił we mnie, a jak nie trafił, to nic się nie stało w sumie. Miękka mięta znowu jakoś bezużytecznie w sumie, ale widzę, że próbuję latać. Natomiast w tej samej sytuacji, jakby po prostu zostawił mi, to ja miałem na wprost bramkę i mógłbym to po prostu kopnąć do bramki. A miękka mięta podbił sobie piłkę, podleciał. I w sumie zmarnował boosta, oddał piłkę przeciwnikom. Więc to są takie rzeczy, które na pewno ci pomogą. To znaczy nie tylko mięcie, tylko na pewno dużo z was też robi podobne rzeczy. Bo jak widzimy, tutaj lata po całości. Natomiast na razie to był pierwszy lot taki, co miał prawo się udać. Miał prawo przynieść jakiś rezultat fajny. Okej, ja sobie to wybiję.
Miękka mięta ładnie do boku. Elegancko. Dawaj, Szeparm. Okej, poczekajmy w bramie na bezpiecznie. Znowu tutaj poczekajmy, aż mięta podjedzie. Ja sobie tutaj poasekuruję. Ładnie wybił. Generalnie dobrze się w powietrzu czuje miękka mięta. Okej. Ojojoj. Dobra, wywalmy to. Dobrze się czuje w powietrzu. Chyba dużo czasu na freeplayu czuję, że spędza miękka mięta. Okej. Słabo trochę podaliśmy, ale no cóż, nie zawsze się udaje idealnie. Jesteśmy tu sami, więc trochę sfejkuję, żeby sobie zagrali w swoją stronę. Tutaj znowu ten ziomek wyskoczył bez boosta, podał nam piłkę i jest poza pozycją. Idealnie. Okej. Wylot, ale już widzę, że nie będzie trafiony. Tutaj może znowu się misną. Nie, kopnęli piłkę. Prosto do nas, więc idealnie. Dobra, zabiorę przyspieszenie i się cofam. Niech miękka mięta to weźmie, bo jest z lepszej pozycji. Zawsze jak się cofacie i widzicie, że jest wasz towarzysz z drużyny, to zostawiajcie mu piłkę. Jak on jedzie w kierunku bramki przeciwnika, to ma dużo lepsze zagranie do zrobienia. Raz, że widzi obronę, dwa, że jak kopnie, to w kierunku bramki przynajmniej, a nie jakoś w poprzek boiska albo w defensywę. Okej. Nie tak to miało wyglądać. Ale przynajmniej jest potwierdzenie, że nic nie potrafię robić na klawiaturze. O, prawy pinch jakiś siadł. Zniszczyłbym go znowu. I wy w takich sytuacjach niszczycie, ale dopóki nie wbiję tego diamenta, nie mogę tego robić niestety. Miękka mięta tutaj, próba koksira. I znowu taki wolniecie, to jest, no, notorycznie to robi miękka mięta. Że ja mam pozycję do strzału. Ja mam fajną pozycję do strzału, on mi ją wybija po prostu kupiąc w bok, w poprzek boiska. A gdzie widzę, że mechanicznie naprawdę fajnie sobie radzi miękka mięta. Że mógłbym mieć spokojnie, myślę, diamenta 2, diamenta 3 na luziku, na tych dwójkach. Tylko kwestia takiej bardziej gry zespołowej i rozglądania się może po boisku. Bo może to wynika z tego, że on nie wie, że ja tam jestem, bo nie używa kamery albo oczu. Takie też możliwości istnieją. Dobra. Swepson. Czy nam odda piłkę za friko? Dobra, oddał generalnie za friko. Dobra, jednak nie, witamy Zamika na czacie. Jednak strzał życia tym razem. Źle się ustawiłem, nie powinienem stać na tej ścianie, ale no tutaj, prawdę mówiąc, nie spodziewałem się takiego boomera ze strony. Już prawie diamenta w sumie. Może już nawet na diamenty gram. Po prawej? O nie, na prawo zawsze się jeździ za teammate'a. Bo jest dużo bezpieczniej tak podać. Okej, ja to wybiję. Szaparm. Dobra, zostawmy to miękkie mięcie. Oj. Trochę za bardzo zostawiamy im możliwość do strzelania. Natomiast zaraz poleci jakaś kontra, czuję. Chyba, że z 15 sekund później idziemy na pada. No, przegramy ten mecz. Takie, na to też jest szansa. Oj, już rośnie szansa na to, że zaraz przegramy. Dobra, wywalę to. Blokuję, zbiorę przyspieszenie. Nic złego się tu nie powinno raczej stać, ale nigdy nie wiadomo. Może zostawię ci piłkę mięcie. Proszę, nie przegrajmy. Chcę wbić diamenta na klawie. Dobra, jedź. Mam nadzieję, że pojedzie do wznowienia. Nie pamiętam, jak się pisało, żeby jechał. Okej. Szoparm. Okej, znowu tutaj. Dobrze, że samobuja nie było. Zdążymy? Dobra, zagram sobie do lewej lekko. I dobra, weszło! Jak fart, w sensie fart. Jestem zadowolony po prostu, że się udało to wykończyć. Bo koło moja kontrola piłki na klawiaturze nie istnieje. No, ale dobra, ez. No, tak jak ludzie na czacie pisze. Dziękuję bardzo za gierkę. GG. Ale fajnie się grało, bardzo fajnie. Zobaczymy, czy ktoś miał diamenta. Nie, nikt nie miał diamenta, ja zaraz będę miał diamenta. Serniczek.pl? O nie, to u nas w teamie, dobra, bo pick ID było dziwne i myślałem, że trafiliśmy na Polaka, Fenemi. Dziękuję Warg za followa. No i dobra, mecz numer 3, Serniczek.pl w teamie. Serniczek.pl 3887 nawet. Jesteśmy już bardzo blisko diamenta. Serniczek chyba ma dokładnie taką samą dywizję jak my, czyli Platyna 3, Dywizja 4, będzie ciekawie. I bardzo mi zależy na tym, żeby wygrać i dojść do diamenta przynajmniej na klawiaturze, bez żadnej porażki. Potem już mogę przegrać spokojnie spotkanie, bo czempiona raczej nie wbije bez umiejętności.
Oła, dobra, strategiczne naprostowanie. Jest, wylali się, dobra, lecimy po tego diamenta. Ekstra? Co to jest za wiadomość? Pierwszy raz widzę ekstra na quick chacie. Nawet nie wiem, z jakiego to jest tłumaczone po angielsku. No w sumie, że tak długo nie używam polskiej wersji. O nie, ale słonowienie słabe. O nie, sorry, gdzie jest sorry? Dobra, sick. Sick to jest ekstra? O kurde, dobra, serniczek jedzie po wznowienie z prawego, ale faktycznie mechanicznie to może będzie lepiej, jak on będzie jeździł. W ogóle używa fęka niebieskiego i malowania za pierwszy sezon ze Silvera, także takie w miarę gustowne autko. Dobra, ja sobie kopnę. Rozejrzałbym się, ale ciężko mi palce tyle użyć. Oni skaczą, strzelą sobie zaraz samobój, a serniczek po to leci, to ja zostawię. No i 2-1, elegancko. Jak widziałem, że serniczek się zabiera, to tam specjalnie nie podjeżdżałem. Wiem, że wiele osób by kusiło, ale też to samo, co w poprzednim meczu robił... A ja mam krótką pamięć do ników. Miękka mięta. To dokładnie to samo tutaj się wydarzyło. O, jeszcze mamy rejcika od Hogatego w trakcie odcinka. To pozdrowienia dla Hogatego. Jakby co, to nagrywamy drogę do Grand Championa, więc tutaj taka... Myślę, że na to można zdecydowanie przerwać chwilę audycję. No, ale wracając, to jak widzicie, takie głupie wybijanie piłki tak bardzo może wam pomóc w wbiciu rangi. Naprawdę, miękka mięta, jakby po prostu nie wybijał piłek, to na luziko by jakiegoś wyższego diamenta wbił. No i witam wszystkich. Chwilowo nie czytam czatu jakby co, bo przynajmniej w trakcie gierek nie czytam czatu, bo jest odcinek nagrywany. Tutaj takie sprostowanie na szybko. No. Ale gituwa. Bang. Okej. Okay. Ale serniczek tam wleciał. Nie no, Adam Małysz jakiś. Rekord skoczni pod sufitem już leciał. Piłka ledwo się unosi ten niż pod sufitem. Szybuje. Idealnie. Dobra, udało się obronić. Weźmy tę piłę. No, ale tam dobry rekord skoczni był. Serniczka poniosła. Okej, okay, znowu taki agresywny wylot. Przez chwilę myślałem, że bronię bramki przeciwnika, bo nie wiedziałem, czy serniczek atakuje, czy broni, ale jednak się nie pomyliłem. Okej, okay, może strzeli. Przeciwnik ładnie obronił. Ja dośrodkuję piłkę do naszego sernika. I idealnie, bardzo ładnie się wystawił, wykończył. 102 metry, tym razem trochę mniej. Tym razem nie była to mamucia skocznia, ale w sumie 102 metry to nie jest mamut. Ale widzicie, da się pograć. Da się pograć, trzeba wykorzystać teammate'ika. Przejmij, dobra. Postaram się teraz nie wywalić na wznowieniu. Dojdziemy na tej klawie do diamenta, ja wam to mówię. Gwarancja jest dana. To znaczy bez porażki. Okej, okay. Strategiczne wywalenie się. Serniczek, proszę, traf to. Ale nie, no tutaj jeszcze dosyć trafiają w piłkę, tylko właśnie takie głupoty są robione, typu wybijanie teammate'om. Bo jak widzicie, tutaj każdy robi zdecydowanie bardziej zaawansowane zagrania niż ja. Absolutnie każdy. Jakbyście tak spojrzeli. Każdy tutaj już próbuje latać, to w miarę to wychodzi. Wznowienia to pewnie mam najgorsze. No. To jest właśnie fajny pokaz, że ja nawet się unieść nie potrafię, a na razie same wygrane. Okej. Okay. Dobra, elegancko. Sobie poczekam w bramce. A teraz to jedźmy wybić. Tutaj też niepotrzebnie trochę serniczek się rzucił na tę piłkę. No to są właśnie takie błędy, które mam nadzieję, że po obejrzeniu odcinka będziecie w stanie wyeliminować ze swojej gry i awansować się rangą jak najbardziej. No i przeciwnicy się poddają, więc tutaj z serniczkiem poszło naprawdę bardzo fajnie. No, zwycięzca turnieju tym razem nie diament, tylko platyna. Ale też są predyspozycje. Trochę tam się postarać i będzie elegancko. Dobra, niezłe ruchy. Zobaczymy, czy wbijemy diamenta. Znowu nie ma diamenta? Jak to możliwe? Okej, okay, chyba ostatnie... Nie, no znowu amerykańskie serwery, zapomniałem przystawić. Serio jest na... automatycznym szukaniu. W sensie automatycznym wyborze. Zawsze sobie stawiajcie Europę. Wystarczy to raz w życiu stawić. Nie trzeba to zmieniać. Ale przed dzisiejszym odcinkiem nie miałem z tym problemu, to nigdy na to nie zwracałem uwagi. Ale widzę, że będzie trzeba to zmienić ewidentnie. Albo amerykańską będziemy spuszczać do końca życia łomot. Muszę jakoś zawrócić. Nie nauczyłem się half-flipa jeszcze na klawiaturze. Który jest bardzo przydatny swoją drogą, polecam się nauczyć. Dobra, kopnijmy piłę. A, jeszcze nie powiedziałem o Waldusiu? Że ma po prostu platynę dwójkę. No ale myślę, że
I tak będzie fajnie cisnął. Ładnie strzelężował. Zobaczymy, jakie błędy będzie popełniał. Dobra. I ma bardzo fajne auto. Dodge Charger, ale tak ładnie. Ładnie zrobione, moim zdaniem. 1-0? Dobra, 1-0. 1-0? 1-0. Fajnie wyszło. Ładnie tam spressingował i w sumie w dobrym momencie odpuścił od piłki. Walduś. Ale kwadratowo jeżdżę. Niesamowite. Ja nie wiem, jak można nie jeździć krawiatowo? Kwadratowo grając na klawie. Bo nie ma czegoś takiego jak na drążku, że chcecie skręcić trochę, to wychylacie trochę. Tylko tutaj trzeba tapować. To jest trudne. No. No ale może po prostu to jest nieprzyzwyczajenie. Dobra, Walduś ciśnie. Coś czuję wrzutę. Albo nie, jednak nas zawodzi. Sobie podbije. On spanikuje. Dobra, wyleciał jak głupek. Podamy do Waldusia. Ojeju, ale się mocno wycofałeś. To jest ta sama sytuacja co wcześniej. Nie wiem, czy pojechałeś po boosta do defensywy. Widzę, że go nie ma, więc zapewne tak. Ale to lepiej pozbierać te małe dwunastki, bo naprawdę nie musicie się oddalić bardziej niż do środka boiska i już będziecie mieli setkę, albo prawie setkę, co wam do wszystkiego wystarczy. No i też nie ma zbytnie zagrożenia. Nie musicie stać w bramce, jeżeli piłka nie jest zupełnie rozpędzona. To tak zawsze fajnie wychodzi. Ale fajnie się trzymać pod grą, żeby ewentualnie przyjąć piłkę od waszego towarzysza z drużyny. Okej. Okay. Lecimy. Walduś tutaj dobre fejki robi. I to liczne. I teraz i nadjeżdża. To będzie... O, trafił The Og. Nie, no tutaj już ludzie trafiają w powietrze, w piłkę, ale nie ma co się dziwić, bo to w zasadzie no, chyba mecz o diamenta. Natomiast na ziemi nie trafiają, jak widzimy. Diament ranga, gdzie w powietrzu zaczynają trafić w piłkę, na ziemi już idzie gorzej. Dobra, mam nadzieję, że Walduś pojedzie do wznowienia. Okej, okay, ciśnij. Idealnie. Dobra, dobrze się zapowiada to spotkanie. Ja sobie nie będę skakał. On nic z tego nie zrobi, odda piłkę Waldusiowi. Oj, który powinien być trochę inaczej ustawiony, ale mniejsza. Ja sobie tak asekuruję, jakby się nie wiadomo co stało. Znowu na wsteczym. O nie, half flip zrobiony, idealnie. No, Walduś, nie to co ja, nauczył się half flipa. Chyba, że gra na padzie, to tam w sumie też umiem, ale mniejsza. Na razie nie gramy na padzie. Dobra, wrzuta, może jeszcze bump? Dobra, nie pykło. Natomiast i tak jest bramka. Bardzo fajna wrzutka. Jeszcze w tej sytuacji, tak na przyszłość, Walduś, mógłbyś pojechać na bumpa, niekoniecznie teammate, ale tutaj przeciwnika mogłeś bardzo łatwo wywalić. Mnie ci się udało, wiem, że to było trochę łatwiejsze. Natomiast przeciwnika też mogłeś dorwać bardzo fajnie. Przeciwnika też można dorwać. Ej, po prawej, dobra, spróbujemy podejść na prawo. Dobra, takie agresywne prawo. Jeden przeciwnik się przestał ruszać. Walduś postanowił to wykorzystać i władował na 5-0. Dziękuję Zyzio za follow-a przy okazji. Będzie diament? No chyba będzie diament za chwilę. Ranga teraz jest platyna 3 dywizja 4. Mecz o diamenta. Przeciwnicy już spanikowani, już się przestali ruszać. Amerykańcy, no ale wiadomo, Ameryka to zawsze tchórze byli. Kappa. Dobra, i się poddali już całkowicie. Zobaczymy, że wbiliśmy tym razem diamenta. Dobra, jest! Diament jeden wbity. Idealnie. Amerykańcy to jednak nuby straszne, jak widzicie.